Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa w piątek 25 października i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Budowa ronda na ulicy Szczakowskiej trwa i coraz wyraźniej widać, jak będzie ono wyglądać. Łączyć będzie ulicę Szczakowską, Nowoszczakowską, Chropaczówkę, Miodową i Waklowskiego. Prace na rondzie zbliżają się coraz bardziej ku końcowi. Wybudowanie ronda w Niedzieliskach jest jedną z czterech części pierwszego etapu inwestycji budowa obwodnicy północnej miasta. Z tygodnia na tydzień widać coraz większy postęp w pracach budowlanych. 10 października mogliśmy obserwować początkowy etap asfaltowania dróg i chodników. 15 dni później obszar ronda jest już niemal całkowicie wyasfaltowany. Na dokończenie czekają krótkie odcinki drogi wchodzące bezpośrednio w obecną tam ulicę Szczakowską. Na samym rondzie możemy już obserwować także gotowe zatoczki autobusowe, które czekają na postawienie wiatr przystankowych. Przed kierowcami jeszcze stoją utrudnienia związane z przyszłą wymianą fragmentu jezdni na ulicy Szczakowskiej. Mowa tu o kawałku bezpośrednio przylegającym do budowanego ronda. Zakończenia prac w tym miejscu spodziewać się można w okolicach końca tego roku. Pamiętajmy jednak, że jest to zaledwie jeden z elementów powstającej ulicy Nowoszczakowskiej. 23. konkurs piosenki turystycznej i ekologicznej jest gospodarzem dla wielu zespołów oraz solistów. Udział zadeklarowali wykonawcy z przedszkoli, szkół oraz dorośli. Podczas występów zaplanowanych na 2 dni, jak nie trudno się domyślić, prezentowane są utwory dotyczące podróży oraz ekologii. Dwudziestego 24 października konkurowały ze sobą dzieci z przedszkoli miejskich, które wystawiły 8 zespołów oraz 13 solistów. Dwudziesty 25 października to dzień, w którym start w konkursie jest zaplanowany dla zespołów oraz solistów ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dla dorosłych. Podzieleni oni zostali jeszcze na dodatkowe kategorie wiekowe. Zwycięzcy otrzymują poza trofeum i dyplomem również nagrody pieniężne. Sam konkurs ma również cel, który naświetla już sama jego nazwa. Dotyczy on popularyzowania amatorskiej twórczości i sztuki oraz ma uczulać na aspekty ekologii w czasie, gdy postęp technologiczny galopuje. Sami wykonawcy skupiają się również na turystyce, śpiewając o podróżach oraz wszystkim, co ich dotyczy. Na deskach jaworznickiego MDK w niedzielę, 20 października, zagrano komedię Goło i Wesoło w wykonaniu warszawskiego teatru Gudejko. Sztuka jest opowieścią o kilku bezrobotnych, którzy może nieco ekscentrycznie postanowili założyć grupę stripteaserów pod nazwą Napalone Nosorożce. Prapremiera sztuki odbyła się w 1987 roku w Nowej Zelandii. Od tego czasu z sukcesami grywano ją w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Anglii, Francji. Jak się uważa, sztuka wszędzie przyjmowana jest z entuzjazmem. Przyszła więc pora na Polskę, bo i dlaczegoż ta udana komedia miałaby nam się nie podobać. Okazaliśmy się światowcami i spektakl przyjmowany jest u nas równie dobrze. Widać, ma mnóstwo zalet, tekst zabawny, dobra gra aktorska. Tak. Goło i Wesoło jest bardzo dużym zaskoczeniem u nas w grupie. No nie ukrywam, to zaskoczenie już ma parę lat, bo gramy od 2021 roku w nowej wersji, w nowej obsadzie nasz spektakl. I jakie ma walory? No, mi się wydaje takie najbardziej uniwersalne. Nie mówię o niespodziance, która czeka na widzów i widzki na sam koniec spektaklu, tylko o historii, która jest opowiadana tutaj po drodze. Wydaje mi się, że no problem pewnych przemian, które pojawiają się w życiu naszych bohaterów, są
pewnym jakimś takim zwierciadłem rzeczywistości i tego, co dotyka najbliższych albo bezpośrednio nas, możemy sobie zobaczyć. Tutaj akurat opowiadamy o problemach natury utraty pracy przez naszych bohaterów naszej sztuki, którzy muszą się zmienić, przestawić swój tak zwany mindset i wyjść poza strefę komfortu własną i znaleźć jakieś nowe rozwiązanie, nową drogę, nową pracę. Bohaterowie tej komedii zamierzają zrealizować swe marzenia o wielkiej karierze. Wypisz, wymaluj, jak każdy aktor, bo przecież ten, który tego nie chce, to jakiś środowiskowy dziwoląg. Tak przynajmniej sądzą laicy spoza tego artystycznego środowiska. Co człowiek, to inna historia, co aktor, to inna motywacja i to trzeba byłoby, że tak powiem, zrobić pewien sondaż albo badania w tym temacie, kto jak podchodzi, ale oczywiście są tacy ludzie, tacy aktorzy, aktorki, którzy chcą być popularni, sławni i to jest jakiś główny motywator. Są też ludzie, którzy chcą poprzez sztukę opowiedzieć coś o sobie. Są też tacy twórcy, którzy chcą pomagać innym i szerzyć, że tak powiem, dobro kultury, dobro sztuki. Jak mówił Józef Chomoński, sztuka to nie byle co. Trzeba się namęczyć, żeby być dobrym malarzem. Ciekawi nas, czy tę zasadę można przenieść na aktorów, bo nam się zdaje, że aktorstwo to niekończące się pasmo radości twórczej. To jest bardzo, bardzo żmudna, ciężka praca. Aktorstwo to się może wydaje z perspektywy... No, tak, to pani powiedziała, właśnie to też można tak powiedzieć, że ten czerwony dywan, umowne złote sztućce, ale to mamy przez... widzenie jakiegoś czasopisma, też no to co to za sztuka, wyjść na scenę, powiedzieć kilka słów, nauczyć się na pamięć. Nie, to jest bardzo żmudna praca. Samo dostanie się do szkoły teatralnej, filmowej, to jest nie lada wyczyn. Z roku na rok jest coraz więcej kandydatów na jedno miejsce. Później 4 lata, 5 lat jest edukacji, więc no to jest, wydaje mi się, że bardzo ciężka praca i niezależnie, czy to będzie forma rozrywkowa, czy to będzie sztuka, nie wiem, nie chcę użyć słowa wyższa, bo dobra rozrywka też jest wyższą sztuką. Najważniejsze jest to, żeby ten efekt był dla widza satysfakcjonujący, żeby nie czuł się oszukany, zawiedziony. Dla nas też jest to bardzo istotne i ważne, żeby poprzez dobrą zabawę w pracy przenieść te dobre emocje na widownię. Goło i wesoło to z pewnością komedia zabawna i zaskakująca. Jaworznicka publika doceniła i tekst, i grę aktorską. Mamy nadzieję, że aktorzy bawią się równie dobrze jak owa publika. Może więc aktorstwo to jednak nie męczarnia. Nieodczytywane miesiącami e-maile, wielogodzinne maratony na serwisach streamingowych, ładowanie telefonu czy laptopa niezgodnie z zaleceniami producenta to tylko niektóre przykłady zachowań konsumentów, które mają negatywny wpływ na ekologię. Świadomość Polaków rośnie w zakresie wpływu ekologii cyfrowej na środowisko. Chociaż jest zróżnicowana w zależności od tego, w jakiej grupie jesteśmy społecznej, jakie mamy wykształcenie, czy też od tego, jaki mamy dostęp do informacji, albo po prostu jak interesujemy się kwestiami związanymi z technologią. Warto tutaj też wspomnieć o tym, że coraz większa część konsumentów jest pokoleniem digital natives, czyli osobami, które obcują z technologią od samego początku, tak naprawdę od urodzenia, i dla nich ten aspekt ekologii cyfrowej jest raz, że znany, ale dwa, też dużo bardziej istotny niż dla innych pokoleń. Działaniami, które najłatwiej nam wdrożyć, jeżeli chodzi o wpływ ekologii cyfrowej w ogóle na środowisko, jest między innymi ograniczenie po prostu korzystania z technologii. Tutaj bardzo proste czynności możemy wymienić, typu regularne czy czyszczenie skrzynki mailowej, czy ograniczenie oglądania filmów za pomocą kanałów streaming, czy po prostu skrócenie czasu w ogóle korzystania z na przykład smartfona. Można też tutaj dopowiedzieć takie kwestie, które są związane z dbaniem o sprzęt, czyli przedłużaniem żywotności tego sprzętu, z którego korzystamy, na przykład ładowanie
nie wiem, telefonów czy laptopów zgodnie z tym, jak wskazuje to producent. Według badania The Protocol co trzeci Polak kupił używany smartfon. Jest to też urządzenie, które jest najpopularniejsze, jeżeli chodzi o ten obieg z drugiej ręki. Na drugim miejscu są laptopy i tutaj do zakupu lub sprzedaży używanego laptopa zadeklarowało się ponad 50% badanych. To, co może zachęcić do rozwoju tego trendu, to jest tak naprawdę transparentność i rzetelność firm, które oferują ten sprzęt, aby zasady tego, jak on był odnowiony i zasady gwarancji były jasne, czytelne, zrozumiałe i tak, aby zachęciły tych największych sceptyków. Ten trend przede wszystkim ogranicza nam zużycie energii, zapotrzebowanie na energię i wodę. Ogranicza też ilość odpadów elektronicznych. Ma też takie zadanie promocji tak naprawdę gospodarki o zamkniętym obiegu. Rozwija też tak naprawdę branżę naprawczą i cały biznes z tym związany. Na zakończenie zapraszamy na spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Poznamy kieliszynika nadobnego Calystegia pulchra, reprezentującego rodzinę powojowatych. Bohatera tego filmu uwieczniłem w Mysłowicach przy ulicy Katowickiej w sąsiedztwie działającego tutaj parku handlowego. Po raz pierwszy w swoim botanicznym życiu natrafiłem nań w 2012 roku właśnie w Mysłowicach przy wspomnianej ulicy Katowickiej oraz ulicy Bytomskiej. Od tamtego czasu znam go tylko z tych miejsc. Za granicą na większe skupisko natrafiłem w Doncaster w okolicy Hextorp Park, ale tam go tylko fotografowałem. Systematyka gatunku jest dość zagmatwana, ale obecnie najczęściej przyjmuje się, że jest on mieszańcem pomiędzy dwoma gatunkami pochodzenia azjatyckiego. Są to Calystegia pellita oraz Calystegia sylvatica. Zasadniczo przyjmuje się, że jest on mieszańcem pochodzenia ogrodowego spotykanym w Europie od XIX wieku. Według niektórych badaczy sporadycznie i przejściowo dziczeje. W Mysłowicach na pierwszej mojej miejscówce utrzymuje się od ponad 10 lat. Może odnawiać się z kłączy, wytwarza owoce i nasiona. Bardzo ważnym, ozdobnym atutem tego gatunku są kielichy jasno-różowych kwiatów. Są one o 1,5 raza większe od tych, które posiada rodzimy kielisznik zaroślowy. Porównajmy. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia już w poniedziałek.